Trzymaj, zaparkowałem ci auto. Ale gdzie? Jak to gdzie? Na podjazd, na kostkę brukową. Stary, mam czyste auto, nie będę na tej brudnej kostce parkował. No, czyste auto. Jak ci nie pasuje brudna kostka, zawsze masz umyć. No, pewnie, że umyję i jeszcze do tego odnowię. I taki jest też tytuł odcinka, odnawiamy kostkę brukową. Zapraszamy. Kochani, na co dzień zajmujemy się twardą budowlanką, czyli wyburzenia, przebudowy, rozbudowy, kafelki, gipsowanie, tapetowanie. Ale to nie jest wszystko, jeżeli chodzi o budownictwo. Czasem warto coś odnowić. Tak, i dlatego otwieramy nowy cykl naszych programów, czyli nowe życie starych powierzchni. Dokładnie tak. Czasami trzeba iść w stronę ekologii i nie wymieniać, nie wyburzać, nie rozwalać, tylko po prostu odnowić, jak się uda. Przy okazji wypróbujemy preparaty firmy Jurga, które użyjemy do odnawiania tych powierzchni. Jak nam to wyjdzie, zobaczycie. Tak, ale nie ma co gadać, bierzemy się do roboty. Do zobaczenia. Kochani, zadanie na dziś. Renowacja kostki. Mam za domem kostkę, która ma 20 lat, nie wygląda dobrze. Jest tam taki nasz ogródeczek mini. Świetność tej kostki minęła, no i teraz tak, albo wymienić na nową, żeby znowu było ładnie, a tego wolałbym uniknąć, albo w jakiś sposób po prostu ją odnowić. No jest na to sposób. Oczywiście najpierw musimy kostkę umyć, a potem tą kostkę musimy zabezpieczyć, czyli zaimpregnować. I teraz tak, do umycia mamy preparat firmy Jurga Wash PV. Okej. A do impregnacji mamy preparat też firmy Jurga Mokra Kostka. I on będzie sprawiał, że ona będzie odświeżona, ale też tak naprawdę będzie odświeżony kolor i będzie wyglądała tak, jakby była zmoczona wodą. Jak będzie wyglądała, to zobaczymy po robocie. Naszą pracę rozpoczynamy od dokładnego zamiecenia całej powierzchni, tak żeby zobaczyć, jaki mamy zakres naszej pracy. Wtedy dokładnie będziemy widzieć, jak duże są zabrudzenia. Potem musimy się przygotować, czyli wziąć sobie jakieś dosyć twarde narzędzie, może być to śrubokręt, pogrzebacz. Cokolwiek, co pozwoli nam wyskrobać dokładnie wszystkie mchy, porosty, nadmiar ziemi z pomiędzy kostki, czyli fug. Musimy to zrobić bardzo, bardzo dokładnie, tak żeby nic nie zostało, ponieważ to utrudni nam potem nakładanie środka czyszczącego i środka impregnującego. Następnie musimy dokładnie zamieść całą powierzchnię. Tutaj warto uzbroić się w twardą, sztywną szczotkę, tak żeby dodatkowo jeszcze wybrała jakieś zabrudzenia, których ewentualnie nie usunęliśmy wcześniej. Mamy tutaj 20-letnią kostkę, nie zależy mi, żeby tej kostki wymieniać, jednak obiecałeś, że lata świetności jeszcze przywrócisz jej, tak? Tak, no oczyściliśmy ją mechanicznie, czyli zdjęliśmy wszystkie porosty, jakieś naloty, te, które udało się usunąć po prostu ręcznie. Mchy, tak. Ale dalej nie wygląda to dobrze. Nie wygląda, dlatego naniesiemy teraz środek czyszczący. Mamy gadżety, zaruszamy. Do nałożenia środka czyszczącego używamy myjki niskociśnieniowej albo pianownicy. To bardzo ułatwia i przyspiesza pracę. Oczywiście możemy to też nałożyć ręcznie, na przykład gąbką, ale lepiej uzbroić się w narzędzia, bo to, mówię, przyspiesza bardzo pracę. Preparat mamy naniesiony i teraz dopiero tak. Widać, jaka jest brudna kostka, jak puszcza tutaj, nie? Wszystko to zielone. Dokładnie, wszystkie te ukryte tak naprawdę glony, które siedziały w kostce, teraz dopiero wychodzą. Ale pamiętajcie o tym, że to jest duża powierzchnia, więc produkt nierozcieńczony nakładamy skoncentrowany miejscami, natomiast tam, gdzie zabrudzenia są mniejsze, możemy go rozcieńczyć według zaleceń na opakowaniu i wtedy będzie większa wydajność. Tak, i tam, gdzie kostka jest tak naprawdę tylko przybrudzona, wystarczy to już spłukać bieżącą wodą, myjką ciśnieniową. Natomiast tutaj ta kostka 20 lat, mchy, porosty i tak dalej, no trzeba ruszyć miotło, prawda? Dokładnie. Także no ty ruszaj, ja pójdę po zimną wodę, dobra? Dobra. Maćku, myślę, że ta kostka jak na 20 lat wygląda całkiem dobrze po umyciu. Naprawdę dobrze się domyła. Ale martwi mnie jedna rzecz. Jak umywiliśmy, było widać ten czerwony kolor, bo ona była kiedyś czerwona, taka bordowa, prawda? A teraz jak wyschła, znowu jest taka szara. Tak, ale to wiesz co, do tego służy impregnat. I mamy dwa rodzaje, albo impregnat koloryzujący, albo impregnat tak zwana mokra kostka, który po prostu uwypukli nam ten kolor naturalny.
Jaszczyk olejzrujący mógłby być bardzo fajny, ale mam tutaj stawkę z granitu, której nie chciałbym barwić. Dokładnie. Tam jakiś taki ala chodniczek z kilku kolorów, też bym nie chciał tego barwić, więc raczej ta mokra kostka bym przystawał. Mokra kostka, dokładnie. Myślę, że tak samo dobrze się sprawdzi. Kolor będzie na pewno odświeżony, do tego będzie zabezpieczona przed wodą, przed wnikaniem wody. Także na pewno sprawdzi się tak, doskonale. Kochani, posłuchajcie, jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. Tutaj mamy bardzo nasłoneczne miejsce i te glony tutaj się na tej kostce pomimo upływu lat nie rozwinęły, ale w miejscach zacienionych, gdzie jest dużo wilgoci, rośnie mech, rosną grzyby, porosty, które są, wnikają w kostkę i wtedy też jest do tego odpowiedni preparat, który tak. Można wybawić te wszystkie grzyby, tak? Tak, dokładnie. Do usuwania tych grzybów pleśniowych i glonów jest specjalny preparat, który też można użyć dodatkowo po zmyciu kostki, nanieść ten preparat. No tak. I jeszcze posłuchaj, ja sobie znalazłem jeszcze taki preparat. Zmywacz plam olejowych. Co prawda samochód mi nie cieknie, ale powiem ci, że przy grillu zawsze na chlapie. I wtedy ten środek może mi się przydać. Dokładnie. Biorę go i chowam do garażu. No i dobrze. Dobrze, to co? Kostka jest umyta, czyli będziemy nakładać impregnat. Zaczaruj, żeby znowu była ładna. Będzie pięknie. Mamy już napełnioną kuwetę impregnatem do kostki. Zamierzamy osiągnąć efekt mokrej kostki, tak? Tak, czyli zabezpieczyć się przed wodą, wnikaniem wody i tak naprawdę zabezpieczyć się też przed powstawaniem porostów, glonów i pleśni. I żeby na nowo odżyła, taka była ładna, jak kiedyś. Dokładnie. Pamiętajcie, okularki, maska, ponieważ jest to impregnat na bazie rozpuszczalników, więc trzeba się zabezpieczyć. I do roboty! Tak jest. Do nakładania impregnatu doskonale sprawdzi się wałek i oczywiście do tego kuweta, ale także warto uzbroić się dodatkowo w pędzelek, tak żeby dokładnie wszystkie zakamarki sobie impregnatem pokryć. Pamiętajcie, żeby impregnat rozprowadzić dokładnie na całej powierzchni, tak żeby nie powstały zacieki. No my już po robocie, jak ci się podoba? Mi się podoba bardzo, a najważniejsze, że podoba się bardzo również mojej żonie. No to jest najważniejsze. Wyszło naprawdę super, 20-letnia kostka wygląda jak nowa. Tak, czyli preparat Jurga, mokra kostka, sprawdził się w 100%. Dokładnie, efekt jest świetny. A my wracamy do studia i przekażemy Wam wszystkie potrzebne informacje. Do zobaczenia za krótką chwilę. Artur miał wrócić ze mną do studia, ale jak zwykle jeszcze został coś tam sobie podopieszczać na tej swojej kostce. Także ja Wam szybko w kilku punktach podsumuję najważniejsze etapy prac. Pierwszy etap to jest oczywiście czyszczenie kostki ręcznie z najgorszych zabrudzeń, czyli z wszystkich porostów, trawa, gruby mech, jakieś takie zabrudzenia, które powstają nam w fugach między kostkami. Do tego używamy jakiegoś twardego narzędzia, może być śrubokręt, może być jakiś pogrzebacz, może być cokolwiek, co się Wam nada do tego. Musimy dokładnie usunąć wszystkie te zabrudzenia i potem dokładnie je zmieść, tak żeby nic nie zostało nam na naszej kostce, ona musi być po prostu zamieciona bardzo dokładnie. I drugi punkt to oczywiście nanoszenie preparatu i czyszczenie kostki już na mokro. My tutaj zastosowaliśmy preparat firmy Jurga Wash PV, ponieważ ta kostka była dosyć brudna, więc nanosimy go niskociśnieniowo na całą powierzchnię kostki. Odczekujemy chwilę, tak żeby on zaczął działać. No i później spłukujemy go pod wysokim ciśnieniem. Można tutaj użyć mocniejszych preparatów, zwłaszcza jeżeli powierzchnia jest zacieniona i mamy bardzo mocne zabrudzenia, na przykład od glonów czy pleśni. Mamy preparat Mosprów, który należy nanieść później po tym pierwszym preparacie do mycia. I oczywiście na uporczywe plamy, na przykład od oleju albo od rdzy, też do tego są specjalne preparaty. Wszystko znajdziecie w opisie pod naszym filmem. No i później trzeci etap, czyli już impregnacja. Tutaj możemy zastosować impregnat albo koloryzujący, albo impregnat, którego my użyliśmy, czyli tak zwana mokra kostka, który pięknie nam przywróci dawny kolor naszej kostki. I tutaj jest bardzo ważne przy nanoszeniu preparatu, żeby też użyć odpowiednich narzędzi. Mokra kostka jest na bazie rozpuszczalników, czyli możemy ją nanosić na przykład wałkiem, tak jak my to zrobiliśmy. To gwarantuje równomierne rozprowadzenie. Natomiast można ją też nanosić niskociśnieniowo, ale pamiętajcie, że wtedy ona się bardziej rozpyla w powietrzu, a jeżeli jest na bazie rozpuszczalników, no to też ten zapach się bardziej rozejdzie. Pamiętajcie o zabezpieczeniu siebie, czyli okulary, rękawiczki, maska. I w zasadzie, słuchajcie, to wszystko. Artur już chyba do nas wraca. Wyszło pięknie? Pięknie. Możesz wstawić z powrotem samochód na podjazd. No i... A wiesz dlaczego? Bo mam preparat jeszcze taki od rdzy i od oleju, nie?
Także możesz swojego gruza tam postawić i spokojnie. Mój samochód akurat jest w doskonałym stanie, nie wiem o tym mówisz. Bo jeden rzeczywiście 40-letni, to myślę, że trochę mógłby pokawać. Wyszło super, naprawdę wygląda fenomenalnie. Żona zadowolona. I to było najważniejsze.